Dziękuję za przywitanie. Witam was bardzo serdecznie. Drodzy współwyznawcy, drodzy przyjaciele i wy wszyscy, którzy nas oglądacie poprzez łącza internetowe. Moi drodzy, dzisiaj mamy wielkie święto wydawnicze. Na całym świecie, otóż w wielu miejscach i na wielu kontynentach, tak dzisiaj jak w ubiegłą sobotę, rozpoczął się wielki projekt pod nazwą Poza wyobraźnią. Otóż jak tutaj możemy zauważyć, celem tego projektu jest promocja książki pod tytułem Poza wyobraźnią. Wyjaśnię wam istotę tego projektu, bo być może nie wszyscy uczestniczyli dotychczas w podobnych przedsięwzięciach. Rokrocznie światowe władze Kościoła zajmują się wytypowywaniem specjalnej książki. Spośród wielu nadesłanych propozycji wybierają jedną, uznając ją za najbardziej wartościową, najbardziej odpowiadającą potrzebom dzisiejszego człowieka. I zgodnie uznano, że taką książką w roku 2014 powinna być ta oto pozycja Poza wyobraźnią autorstwa Baldwina, Gibsona i Thomasa. Trzech autorów. Jednego naukowca, jednego teologa i jednego publicysty. Otóż książka ta, jak się okazuje, ma przede wszystkim dotrzeć do ludzi, którzy dzisiaj w biegu życia nie mają czasu zastanawiać się nad wielkimi prawdami teologii, ale szukają odpowiedzi na najważniejsze pytania w życiu. Skąd, po co, dokąd, czy istnieją wartości, w które warto wierzyć, takie jak miłość, zaufanie, przyjaźń, zdrowe relacje. I komisja Kościoła Światowego, wybierając tę książkę, uznała, że spośród wszystkich nadesłanych propozycji ta będzie najlepsza. Jako polskie wydawnictwo zajęliśmy się przygotowaniem tej propozycji na najwyższym poziomie. Książka została przepracowana, dobrze przetłumaczona i wyposażona w szereg znakomitych zdjęć i ujęć, ponieważ mówi o kosmologii biblijnej, mówi o stworzeniu, pochodzeniu wszechświata, mówi o wielu zagadnieniach związanych z naszym pochodzeniem, z naszym miejscem we wszechświecie. Jako że żyjemy w świecie obrazków, w świecie dźwięków, chcieliśmy ten projekt wzbogacić nieco i w tym celu Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei w Warszawie przygotował tę książkę również w formie elektronicznej, a także w formie audio. A zatem mamy tę książkę w formie pisanej, elektronicznej i w formie audio. Ale na tej płycie przede wszystkim znajduje się znakomity film pod tytułem Ziemia, świadek stworzenia. O filmie tym powiem również dwa słowa. Film został nakręcony przez niemieckiego reżysera. Był nakręcany w niezwykłych scenariach przyrodniczych na kilku kontynentach. Jest to majstersztyk ujęć przyrody, ujęć kosmosu, ujęć stworzenia. Ze znakomitą polską narracją wybitnego, znanego aktora Andrzeja Ferenca. Wybitny aktor, wybitna postać polskiego radia. Moi drodzy, a zatem otrzymujemy wyjątkowy produkt dla tych, którzy lubią czytać i dla tych, którzy lubią słuchać i oglądać. Po nabożeństwie będę zechciał wam wręczyć specjalny folder przeznaczony do tego, abyście zapoznali się nieco obszerniej z tematyką książki, jak i płyty, ale mogli dokonać zamówienia na tę pozycję. Ponieważ dzisiaj w Polsce mamy krajową inaugurację tego projektu i zaraz po nabożeństwie zechcemy krótko poprosić Boga o błogosławieństwo, aby tu zgromadzone książki, zgromadzone płyty zechciał w szczególny sposób wykorzystać do swojej misji. Moi drodzy, to wielkie wydarzenie dla wydawnictwa, ale to przede wszystkim wielka szansa dla ludzi, do których wierzę, że ta literatura i te oto płyty dotrą i spowodują w ich życiu zmiany, na których przecież Panu Bogu zależy. Myślę, że kierując się miłością do ludzi, będziemy mogli przekazać im te wartości, które zmieniły nasze życie, które uczyniły je piękniejszym, bogatszym, satysfakcjonującym. Ale to jest pewien rodzaj wizji. To jest coś, czego nie da się
zrobić bez takiego szerszego spojrzenia, bez śmiałości, odwagi, entuzjazmu, determinacji i wytrwałości i przede wszystkim poczucia misji. Dla mnie przy tego typu projektach zawsze okazją do tworzenia takich specyficznych wyzwań, trudnych wyzwań, są biografie ludzi, którzy na przestrzeni wieków historii ludzkości zapisali się czymś wyjątkowym. I wśród takich postaci znalazłem jedną. Choć oczywiście moglibyśmy podawać wiele podobnych i wielu znakomitych wizjonerów, ludzi, którzy wpływali na bieg życia tego świata. Stąd też rozpocznę moje dzisiejsze wystąpienie od przypomnienia pewnej postaci o nazwisku Helena Keller. W roku 1880 w Stanach Zjednoczonych przyszła na świat dziewczynka o imieniu Helena. Niestety, mając 1,5 roku, dziewczynka ta poważnie zachorowała, w wyniku czego straciła wzrok i słuch. Oczywiście była to tragedia dla rodziców, bo cóż mogli czuć rodzice, widząc swoje głuche i niewidzące dziecko. Ale opatrzność Boża czuwała nad małą Helenką. Dziecko to do 7 roku życia wyrażało swoje emocje, swoje potrzeby poprzez dziki śmiech, wierzganie, poprzez czasami bardzo agresywne zachowanie. Bóg jednak czuwał nad tym dzieckiem i do domu Heleny Keller skierował kobietę o nazwisku Anna Sullivan. Była to wspaniała nauczycielka, która w tym małym, bezradnym dziecku, cierpiącym, kalekim, nie widziała jakiegoś niezdolnego do normalnego życia człowieka, ale widziała istotę o ogromnym potencjale. Mimo że Anna Sullivan była również niewidoma, zainwestowała swój czas, aby przygotować to dziecko do normalnego życia. Przez 7 lat uczyła go alfabetu Braille'a. I kiedy Anna uzyskała 16 lat, mogła rozpocząć normalną edukację. Helena rozpoczęła edukację, a w wieku 24 lat skończyła uniwersytet z wyróżnieniem. I ktoś pomyślałby, niezwykłe. Człowiek, który nie widzi, który nie słyszy, który z trudem może nauczyć się mówić, ponieważ nie jest w stanie fonować dźwięków, artykułować, jeśli ich wcześniej nie odsłuchuje. Kończy uniwersytet? I myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć tę niezwykłą historię, ale ta historia zaczyna się dopiero w tym miejscu. Otóż Helena Keller postawiła sobie za cel, i to była jej wizja życia, nieść pomoc osobom ociemniałym, osobom dotkniętym głuchotą, brakiem widzenia i osobom niemówiącym. Stała się popularną rzeczniczką tej grupy ludzi niepełnosprawnych. I tak w wyniku swojego zaangażowania i pracy odwiedzała różne kontynenty, różne miejsca. W sumie odwiedziła około 39 krajów na świecie. Wyobraźcie sobie, że ta osoba napisała prawie 1000 książek. Była gościem salonów, pałaców prezydenckich, odwiedzała znakomitości owego czasu, bywała w miejscach, gdzie bywali tylko najbardziej wpływowi ludzie tego świata. Wszędzie witana entuzjastycznie i ciepło. Wszędzie witana serdecznie. Za swój trud i zaangażowanie w niesienie pomocy nie tylko Amerykanom, ale ludziom na całym świecie została odznaczona najwyższym odznaczeniem cywilnym Stanów Zjednoczonych. Tutaj widzimy ją również z prezydentem Johnem Kennedym. Helena Keller była statuą godności, uważaną za człowieka, który potrafi pochylić się nad niedolą drugiej istoty. Jakby chcąc uwiecznić pamięć o tej osobie, nakręcono o niej 2 filmy. I filmy te zostały nagrodzone Oscarami. Na tym slajdzie możemy zauważyć Helenę Keller, która spotyka się w szpitalu z rannymi żołnierzami. Dotyka ich ciała, dotyka ich blizn, niesie pocieszenie, rozmawia.
Jeśli byście zechcieli coś więcej o tej osobie się dowiedzieć, wejdźcie na YouTube. Usłyszycie jej głos. Ta kobieta nauczyła się mówić, bo bardzo chciała mówić i nieść słowa zachęty. To była wizja, która wypychała ją do przodu. W szpitalu dla dzieci głuchych i niewidomych we Włoszech również odwiedzająca tych, których może tylko dotknąć, ale nigdy zobaczyć. Ale do tych małych dzieci również potrafiła przemówić z mocą. Po wybuchu bomby atomowej w Japonii zdawało się, że żaden Amerykanin nie ma prawa znaleźć się na terenie tego kraju. Helena Keller była witana tam jako bohaterka narodowa. Jako jedna z nich. Jako ta, która doznała cierpienia, bólu i krzywdy. I nie liczyły się względy polityczne. Tutaj widzimy ją, gdy otrzymuje filmową nagrodę Oscara. Choć nie brała udziału w tym filmie, ale inspiracją do tego filmu było jej poświęcone, bogobojne życie. Kiedyś zapytano Helenę Keller, czy może być coś gorszego od faktu, że człowiek nie widzi? Wręcz brutalnie powiedziano, czy może być coś gorszego od ślepoty? I Keller odpowiedziała, tak, może. Może być coś gorszego, gdy człowiek nie widzi. Wtedy, kiedy widzi, kiedy ma wzrok, ale nie ma wizji. Kiedy nie ma wizji. Moi kochani, to jest inspirujący przykład. Ale myślę, że przykład ten jest i potężną zachętą dla wszystkich tu zgromadzonych. Stając przed projektem książki Roku Poza Wyobraźnią, pomyślałem, a jaką my mamy wizję? Co my możemy dać światu? Co my możemy dać naszym rodakom, naszym Polakom? Jakie przesłanie przekazać ludziom, którzy też żyją poniekąd i w ciemności? W jakimś zagubieniu, w niepewności jutra. Rozpolitykowani, skłóceni, zniechęceni, okaleczeni przez trudy codziennego życia. Jaką wizję ma Kościół dla tych ludzi? Otóż na pewno moglibyśmy umieścić Helenę Keller w gronie ludzi sukcesu, bo to był sukces i to ogromny. Ale jak gdybym miał definiować pojęcie sukcesu i zapytać, co sprawia, że jedni ludzie odnoszą sukces, a drudzy nie odnoszą, to z pewnością powiedziałbym, że ci, którzy odnoszą, posiadają ponadczasową misję i wyraźnie skrystalizowany cel. Tak jak Helena Keller posiadała ową misję i swój cel. I faktycznie człowiek, który nie ma wizji, człowiek, który nie jest w stanie sformułować swoich oczekiwań od życia, tak naprawdę nie wie, kim mógłby być, nie wie, co ma robić, nie wie, gdzie się znaleźć, nie wie, jak zmierzyć się z życiem. Ale zechciejmy dzisiaj otworzyć Słowo Boże i na kanwie pewnych tekstów Pisma Świętego poszukać odpowiedzi na pytanie, od czego zależy to, że niektórzy z nas będą wspinać się po szczeblach osobistego rozwoju, wspinać się na szczyty, przez trudy do gwiazd, a inni będą mieli z tym poważne problemy. Czy możemy coś z tym zmienić? Ja chciałbym, byśmy pewne rzeczy zmieniali w naszym życiu. Bóg chciałby, byśmy je zmieniali, byśmy się rozwijali. Jeśli człowiek niewidomy, niesłyszący, niemówiący staje się taką ikoną, kimś tak znaczącym, to tym bardziej my. A zatem otworzymy Słowo Boże na trzeciej Księdze Mojżeszowej i tam w rozdziale trzecim i wierszu 7 i 8 znajdziemy sprawozdanie z czasów, kiedy Izrael opuścił już Egipt, miał udać się do ziemi obiecanej. Kończyło się owych 400 lat niewoli, lat uciemiężenia, pognębienia i deptania godności ludzkiej. Hebrajczycy wyszli z Egiptu dzięki cudownej interwencji Boga i pod wodzą Mojżesza wreszcie stanęli przed ziemią obiecaną. Bóg obiecał im tę ziemię, ale przede wszystkim Pan Bóg przyrzekł, że da zwycięstwo nad mieszkańcami tej ziemi. I rzekł:
Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego ciemiężców. Znam więc jego uciemiężenie. Zstąpiłem, aby wyrwać go z Egiptu i wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i przestronnej. Ziemi, która opływa w mleko i miód. Pomyślcie, co mogli czuć ludzie, którzy przez całe wieki, a było tego przecież kilkanaście pokoleń, byli przyzwyczajeni do bata, do ciężkiej pracy, do znoju, do tego, by być poddanymi sługami i nędzarzami. To zapewnienie musiało być niezwykłe. Rozpościerały się przed nimi fantastyczne marzenia. Co może czuć człowiek, który wie, że otrzymuje coś na własność? Wie, że będzie wolny. Wie, że będzie posiadaczem tego, na co zapracuje jego dłoń. Na pewno myśleli o plonach, o studniach, o winnicach, o stodołach, o dobrze prosperującym interesie, o tym, jak będą mogli teraz kształcić, uczyć tradycji, historii, swoje dzieci, o tym, jak będą mogli zarabiać swoimi dłońmi, swoimi rękami na własne życie. No i oczywiście Pan Bóg, dotrzymując obietnicy, którą złożył Abrahamowi, powiedział dalej tak, poprzez Mojżesza. Przyszliście do gór Amorytów, które nam daje Pan, nasz Bóg. Patrz, Pan, twój Bóg, wydał tę ziemię tobie. Wejdź, weź ją w posiadanie, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców. Nie lękaj się, nie trać ducha. A zatem wszystko było załatwione. Wszystko było rozstrzygnięte. Bóg mówi, ziemia jest gotowa. Przysiągłem to Abrahamowi i chcę spełnić moją przysięgę. Oczywiście wytypowano specjalnych zwiadowców, ludzi, którzy mieli na celu ocenić warunki dotarcia, zorientować się co do strategii, co do odpowiednich planów, co do odpowiedniego przygotowania własnego wojska. I rolą zwiadowców nie było wypowiadać się o możliwości zdobycia Kanaanu, bo ta kwestia została przez Pana Boga rozstrzygnięta. Bóg mówi, obiecałem i dotrzymam. Natomiast mieli jedynie sprawdzić, jaką obrać strategię na podstawie rozeznania w tamtym terenie. A zatem czytamy w kolejnym fragmencie czwartej Księgi Mojżeszowej, co wydarzyło się dalej. Wyruszyli więc i badali kraj od pustyni Sin aż do Recheb, u wejścia do Hamat. Tam odcięli gałąź krzewu winnego razem z winogronami i ponieśli ją we dwóch na drągu. Do tego zabrali jeszcze nieco jabłek, granatu i fig. Przykład, który często wykorzystujemy w lekcjach biblijnych z dziećmi, ale warto się nad nim sekundę zatrzymać. Jak mogły wyglądać te winogrona, jeśli na drążku niosło ich dwoje ludzi? Ja sądzę, że wielkością swoją przypominały wielkość pomarańczy. Wszystko, co tam znaleźli, prawdopodobnie było niezwykłych wymiarów, okazałe, dojrzałe, dorodne. W końcu po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów. Złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak powiedzieli. Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. No, to robiło wrażenie. Idylliczna sytuacja. Rolnicy ci, którzy tam otoczyli grupę tych 12 zwiadowców, pewnie wyobrażali już sobie te wszystkie korzyści, jakie będą wynikały z odziedziczenia Kanaanu. Ale te pierwsze słowa dotyczące pochwały miejsca, czy też samej ziemi obiecanej, tylko na pozór potwierdzały oczekiwania ludu. Bo za chwilę miało pojawić się pewne słowo ale, słowo jednakże. No właśnie. I jak się okazało za chwileczkę, owych 10 zwiadowców to nie byli wybitni wizjonerzy. To nie byli ludzie wielkiej wiary. Dlatego, że zaczęli coraz bardziej koncentrować się nie na Bożych obietnicach, nie na Bożej wizji, ale na tym, co własnymi oczyma uznali za niemożliwe do zdobycia i do pokonania. Czytajmy zatem. Jednakże, i to jest owo ale,
Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Amalekici zajmują okolice Negebu, a w górach mieszkają Chetyci, Jebuzyci, Amoryci, Kananejczycy wreszcie mieszkają nad morzem i nad brzegami Jordanu. I rozgłaszali złe wieści o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców. Wszyscy zaś ludzie, których tam widzieliśmy, są wysokiego wzrostu. Ha! Widzieliśmy tam nawet olbrzymów. Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się jak szarańcza. Wydaliśmy się sobie jak ta szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. O, moi drodzy, w miarę słuchania takiej relacji nadzieja zaczęła ustępować tchórzliwej rozpaczy. Niektórzy powątpiewają w możliwość istnienia tak dużych ludzi na ziemi. Jednak nie, to jest prawdą. Najnowsze badania archeologiczne wykazały, że największe szkielety ludzkie osiągają 8 metrów długości. Poszukajcie tych miejsc, tych informacji w internecie, a zobaczycie. To są pozostałości po tych gigantach. Rzeczywiście to mogło przerażać. Ale przecież Pan Bóg obiecał. Czy zapomnieliście o 10 plagach? A o tym, kto rozstąpił Morze Czerwone? A o tym, kto zsyłał na pustyni 3 milionom ludzi wodę? Przecież tam było około 600 tysięcy mężczyzn. Licząc kobiety i przynajmniej po dwoje dzieci na rodzinę, to jest 600, to jest 3 miliony ludzi. Przyjmując adwentystyczne zasady zdrowia, że każdy człowiek musi wypić co najmniej litr wody dziennie, a my wiemy, że to jest zbyt mało, więc mówmy o 2, no to oni codziennie musieli dostać od Pana Boga 3 miliony razy 2, 6 milionów litrów wody na pustyni. 6 milionów litrów wody na pustyni. A zwierzęta? I nagle zobaczyli kilku wyrostków i mówią: nie da się wejść. To jest niemożliwe. Moi kochani, ta niewiara przywódców zaczęła udzielać się wszystkim. Szemranie, zniechęcenie, a wreszcie bunt zapanował w obozie. W końcu Jozue, widząc, co się dzieje, a był jednym z tych 12, Jozue i Kaleb, stając po stronie Mojżesza, zaczyna interweniować. I powiada: trzeba ruszyć i zdobyć kraj. Na pewno zdołamy go zająć. Ale jak czytamy dalej, całe zgromadzenie zaczęło wołać i podnosić głos. Jak mówi Pismo Święte, płakał lud owej nocy. Izraelici szemrali przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. Całe zgromadzenie mówiło do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie albo tu na tej pustyni. Czemu nas Pan przywiódł do tego kraju, jeśli paść mamy od miecza, a nasze żony i dzieci mają stać się łupem nieprzyjaciół? Czyż nie lepiej nam byłoby wrócić do Egiptu? Mówili więc jeden do drugiego: wybierzmy sobie wodza i wracajmy z powrotem do Egiptu. Dramat. To straszne. Rebelia osiągnęła szczyt, kiedy w końcu zarzucili Mojżeszowi, że ich zwiódł. No ale skoro Mojżeszowi, to automatycznie oczernili o to samego Boga. Jak to jest możliwe? Ludzie, którzy przeszli przez Gehennę, są gotowi wrócić do Egiptu, gdzie pracowali ciężko na swój chleb, a ich dzieci mordowano, zabijano, deptano ich godność. Ja myślę, moi drodzy, że jest w tym pewna refleksja. Ale jest i pewna przestroga. Wielka przestroga, która pokazuje, że wpływ ludzi pozbawionych wizji, wiary może zrujnować każde przedsięwzięcie, zwłaszcza wtedy, gdy wizji pozbawieni są przywódcy. A nie daj Boże przywódcy kościelni. A nie daj Boże przywódcy instytucji. Dlatego z drżącym sercem przychodzę do was i z tą wizją, abyśmy coś z tym wspaniałym projektem zrobili, abyśmy popatrzyli to, co Bóg chciałby poprzez nas uczynić dla mieszkańców naszego kraju.
Czasami wystarczy kilka negatywnych słów, aby zepsuć każdą ideę. Najlepszy plan. I oczywiście lud był tak podburzony tą sytuacją, zniechęcony, że byli gotowi zabić Mojżesza, Jozłego i Kaleba. I tylko Boża interwencja sprawiła, że cudem uszli życia. No a co stało się z owymi zwiadowcami? Oczywiście pamiętamy sprawozdanie biblijne. Kiedy Kaleb próbuje uspokoić lud, kiedy wreszcie jakoś tak dociera do ich świadomości, że nie mają wyboru, wtedy Pismo Święte mówi, że ludzie, których Mojżesz wysłał na zbadanie kraju i którzy po powrocie pobudzili zgromadzenie do szemrania, podając fałszywe wiadomości o kraju, proszę zauważyć, to były fałszywe wiadomości o kraju. Ludzie ci, którzy złośliwie podali fałszywe dane o kraju, pomarli nagłą śmiercią przed Panem. Z owych ludzi, którzy badali kraj, pozostali przy życiu tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego. Marzyli o tym, aby wrócić do Egiptu albo umrzeć na pustyni. Pan Bóg ulitował się nad nimi i sprawił tak, jak chcieli. No dobrze, moi drodzy, powiemy, to było. A co dzisiaj? Jak podejść do problemów związanych z wizją, z planowaniem, z rozwojem Kościoła w XXI wieku? W ogóle zastanawiające jest to, że jedni ludzie patrząc na to samo widzą co innego, prawda? Dobrze, że czasami mamy różny punkt widzenia. To cechuje istoty inteligentne. Natomiast w tym przypadku wszystko wydawało się być jasne, oczywiste. Pan Bóg obiecał, Pan Bóg dał instrukcję. No to co? Do przodu. Ale coś tych ludzi różniło. Różniło ich to, że jedni mieli wiarę w Boga i wizję, a drudzy jej nie posiadali albo nie skorzystali z tej wiary. I faktycznie Salomon dobrze powiedział kiedyś w rozdziale 29, wierszu 18 swoich przypowieści, że ludzie giną, kiedy brakuje wizji, kiedy brakuje takiego szerokiego spojrzenia. Bo rzeczywiście ja myślę, że wizja jest czymś wyjątkowym. Wizja jest czymś, co pozwala sięgać ci poza granice, poza możliwości, wtedy, kiedy wydaje się, że nie jest to do zrealizowania. Wizja to nie jest, powiedzielibyśmy, naiwność. Ona nie oznacza braku racjonalizmu. Nie, to jest racjonalne widzenie, ale to jest widzenie efektów tego, czego może dzisiaj nie jesteś w stanie jeszcze uchwycić. I na co chciałbym zwrócić naszą uwagę? Na poczucie wartości, jakie posiadamy w Bogu. Godność dzieci Bożych. Ale zwrócić uwagę na to, kim jesteśmy jako Kościół. Moi kochani, wyrwani z kamieniołomu, wyrwani z tego miejsca, gdzie Bóg ociosał tą bryłę i na 28 zasadach biblijnych zbudował tę organizację 150 lat temu. To jest nasza wyjątkowość. To jest coś szczególnego. W Apokalipsie, w Księdze Daniela jest nasza legitymacja. Czasami pytają nas ludzie, kim jesteście? Odpowiadam, jesteśmy tymi, na których wskazuje Boże proroctwo w Księdze Objawienia w 12 rozdziale i Księga Daniela w rozdziale 8 i w rozdziale 9. Jeśli masz poczucie wartości, to wizja będzie pobudzała cię do wiary w Boga. Do wiary w Boga, a potem w swoje możliwości. Taka ma być kolejność. Nie inaczej. Moi drodzy, no ale człowiek wiary staje się człowiekiem wiary, kiedy uwierzy w tę wartość. I tak było w roku 1921. Właśnie tam, w Bydgoszczy, kiedy grupa wizjonerów postanowiła założyć polskie wydawnictwo adwentystyczne. I tak powstała instytucja o nazwie Poliglot. Kochani, pomyślcie, przecież to był kraj, w którym adwentyzm i szereg innych wyznań protestanckich traktowane były jako sekta tolerowana. Katolicyzm, po części ewangelicyzm, prawosławie, judaizm, z tymi jeszcze się liczono. Oczywiście katolicyzm jako religia wiodąca, państwowa. Ale adwentyści wpadli na pomysł, by założyć wydawnictwo.
I udało się, bo to byli wizjonerzy. A potem organizowali obozy kolporterskie. I tak misja zaczęła rozszerzać się. Powiedzieli, zdobędziemy Kanaan. Polsce umęczonej przez 120 lat niewoli. Rodakom przyniesiemy adwentową nadzieję. Tak wyglądała przedwojenna siedziba wydawnictwa przy ulicy Tureckiej w Warszawie. Ten budynek stoi do dzisiaj. Został odzyskany dzięki Bogu. Tak wyglądali pracownicy wydawnictwa w roku 71. Nawet jedna z osób na tym zdjęciu jest wśród nas. Brat Stanisław Dąbrowski, długoletni przewodniczący kościoła, a także dyrektor wydawnictwa. Tutaj widzimy kolejną grupę w roku 83. Kiedy pamiętam, wydawnictwo zakupiło specjalną maszynę do przygotowania literatury, fotoskład. Co to było za urządzenie? Prawie że komputer XX wieku. To było rozwiązanie, które pozwalało przygotować większą liczbę czasopism. Wtedy Znaki Czasu sprzedawały się w kioskach ruchu w nakładzie 30 tysięcy egzemplarzy. Taką liczbę oddawano miesiąc w miesiąc do sieci krajowej ruch. Dawna drukarnia. Ale zobaczcie, ile w tym było entuzjazmu, ile w tym wszystkim było wiary. To byli wizjonerzy. Jeśli jedni widzieli przeszkody, tak jak owych 10, tych dwóch widziało wyzwania. Jozue i Kaleb. Grupa tych, którzy pracowali w wydawnictwie, widziało w tym wyzwanie. Kolportaż Wielkiego Boju, rok 1998. U steru kościoła wówczas mieliśmy brata Władysława Poloka. Piękny program, wielki bój, wielki program misyjny. Milion egzemplarzy tej książki zostało do dnia dzisiejszego rozpowszechnione. I pracownicy wydawnictwa doby obecnej. Niewielka grupa. Niewielka grupa, która również ma wielkie marzenia i chciałaby dokonać wielkich rzeczy. Moi drodzy, my możemy koncentrować się na olbrzymach, na trudnościach, na braku środków finansowych. A przecież popatrzcie, telewizja Nadzieja, telewizja Głos Nadziei, to też jest efekt pracy wizjonerów. Ludzi, którzy swój czas i zaangażowanie zainwestowali w to, aby z tego miejsca promieniowało poselstwo adwentystyczne. I chwała wam za to, moi kochani. Kościół potrzebuje takich pogromców olbrzymów, takich wizjonerów, przekonanych o tym, że mogą zanieść poselstwo adwentowe na cały kraj. Jako wydawnictwo podjęliśmy szereg projektów. Udało nam się z Bożą pomocą przygotować szereg publikacji w ciągu ostatnich 5 lat. Można rzec, że rzuciliśmy się na wielką wodę. Przygotowaliśmy kilka projektów, jeśli chodzi o książkę roku. Stulecie wydawnictwa, miesięcznika Znaki Czasu, czy też projekt Wielki Bój, projekt Wielka Nadzieja. A ostatni projekt to ten, o którym dzisiaj rozmawiamy. Projekt Poza Wyobraźnią. Moi kochani, jeśli mam problem, aby uwierzyć w Boże możliwości, które On chce przeze mnie realizować, to coś z tym trzeba zrobić. Po pierwsze, pierwszym krokiem jest to, aby przyjść do Boga i zacząć o tym z Nim rozmawiać. Rozmawiać na kolanach i prosić o światło. Drugim to jest prośba o zmianę myślenia. Pamiętacie Dawida, który stał przed Goliatem? Izraelici powiedzieli, on jest za duży, żeby go pokonać. A Dawid kręcił procą i powiedział, on jest za duży, żeby w niego nie trafić. Jedni i drudzy widzą to samo, ale widzą zupełnie coś innego. Czy my nie możemy trafić do Polaków z tą piękną płytą? Z tym pięknym, wspaniałym filmem o stworzeniu świata? Czy nie możemy trafić z tą książką? Możemy, bo to jest tu. To jest w naszych sercach. Myślę, że warto zadbać o właściwą higienę umysłu. O to, jak dbamy o tą higienę. O właściwy dobór tego, co czytamy na co dzień, co oglądamy. To, co nas buduje, to, co nas wzmacnia. I oczywiście dobre środowisko. Otaczajmy się ludźmi wartościowymi. Ludźmi, którzy mają właśnie takie horyzonty jak Helena Keller. Jak ci pierwsi wizjonerzy. A wierzę, kochani, że będziemy w stanie osiągnąć rzeczy niesamowite. Kto z nas nie zna Bena Carsona? Wybitny neurochirurg. Poczytajcie książkę Cudowne ręce, skądinąd wydaną przez
znajome nam wydawnictwo Znaki Czasu. Cudowne ręce. Historia chłopca, który wychował się w murzyńskiej rodzinie. Urwisa i łobuza, który o mało nie zabił drugiego człowieka jako kilkunastoletni chłopiec. Ale dziecka, które marzyło o tym, aby zostać lekarzem. Wychowywany przez matkę, bez ojca, w końcu staje się wielką postacią medycyny. Chirurgiem XX wieku. Nas oznaczony również przez prezydenta Busha za jego niesamowite osiągnięcie. Ale myślę, że to był wizjoner. Wizjoner od dziecka. A zatem potrzebujemy, moi drodzy, poczucia wartości w Bogu. Tego, że jesteśmy Kościołem, który Pan Bóg do specjalnej misji powołał. Kochani, ja wierzę w to nadal po 30 latach. Jestem o tym przekonany. Na kogo Pan Bóg ma liczyć? Na kogo ma liczyć? Na przywódców, którzy jutro pochylą się przed wielkim majestatem innego przywódcy? Na organizacje religijne, które nie rozumieją poselstwa trójanielskiego i czasami w sposób kaleczący jego przesłanie je przekazują innym? Bóg liczy na tych, którzy mają poselstwo Jezusa, którzy rozumieją poselstwo trzech aniołów i którzy mają coś do przekazania temu światu. Moi drodzy, śmiałość. Wierzę, że każdy z nas mógłby powiedzieć o sobie, no jestem z natury człowiekiem nieśmiałym. W jakimś sensie. Kiedy Paweł przybył do Koryntu, powiedział, przybyłem do was z drżeniem i nieśmiałością. Ale kochani, pomimo środków, pomimo czasami możliwości do realizacji naszych celów, zobaczcie, nam się udało jako wydawnictwu, nam tu wszystkim. 2 700 000 literatury, nie ulotek, literatury i broszur rozpowszechniliśmy w ciągu ostatnich 6 lat. Ja wierzę, że to będzie promieniowało. Ja wierzę, że to, co rozdaliśmy i rozdamy jeszcze, spowoduje, że w Królestwie Bożym ujrzymy tysiące zbawionych ludzi. Ale Bóg nam jeszcze na to każe chwileczkę poczekać. Kiedy wynaleziono parowóz, niektórzy mówili, że jak parowóz rozpędzi się do szybkości 45 km na godzinę, to krew w żyłach pasażerów zatrzyma się. No, tacy byli sceptycy. Dzisiaj parowozy pędzą z prędkością 300 km na godzinę. Szybkie koleje, przepraszam, nie parowozy. I nikomu krew się nie zatrzymuje. Kiedy w Bostonie wystawiono maszynę do szycia na wystawie, to ludzie zniszczyli tą maszynę, bo uznali, że to urządzenie nie będzie przydatne. A Thomas Edison przeprowadził ponad 3000 prób, zanim zaświeciła się jego żarówka. I świeci się do dziś. Ale na początku tą żarówkę wkręcał za darmo, aby przekonać sceptyków do jakości swojego wynalazku. Moi kochani, śmiałość. Twórcy tych wynalazków wierzyli w sens swoich działań. Ja wierzę w sens tej pięknej akcji, którą podejmiemy dzisiaj. Dziś w całym kraju będzie miała miejsce uroczystość poświęcenia projektu Poza Wyobraźnią oraz misyjnej płyty roku. Bo wizja to coś, co pozwala ci wytrwać w próbie, kiedy inni powątpiewają. Bardzo podoba mi się pewne zdanie, które ktoś kiedyś powiedział, że siłę charakteru człowieka mierzy się wielkością problemów, które musi pokonać, aby rozwiązać ważne czy inne sprawy. A spójrzmy na Mozarta. To apel do młodych, nie tylko do muzyków. Pisał pierwsze kompozycje, mając zaledwie 7 lat. 7 lat. Kochani, młodzież, nasza tu zgromadzona. To jest wyzwanie. To jest wyzwanie. Myślę, że każdy ambitny plan ma swoje ograniczenia, ale przede wszystkim chodzi nam o to, aby uchwycić się Bożej obietnicy. Entuzjazm. Bez niego ani rusz. Jest wiele zdolności, jest wiele możliwości, ale bez entuzjazmu czasami stoimy jak maszyna odstawiona na poboczu. Mam takiego kolegę. On jest szefem drukarni i zadzwoniłem ostatnio do niego. Dzwonię do niego, on mówi, panie Mirku, jestem akurat na rybach. W tym momencie nie będę mógł długo rozmawiać. I tak rozmawialiśmy przez chwilę o tych rybach. Zapytałem go, czym się zajmuje jeszcze. Powiedział, no to jest moje hobby, proszę pana. Moja wędka kosztuje 25 tysięcy złotych. Matko, to mój samochód jest tańszy, pomyślałem. A co dopiero wędka. Mówi, a kiedy pan się na ryby wybiera? Mówi, ja na ryby jeżdżę do Francji, do Norwegii. A kiedy pan wstaje?
No tak, o 3 rano muszę wstać. O 3 rano. A do pracy, na którą pan do pracy chodzi? Wie pan, do pracy ja nie lubię chodzić. Ja chodzę na 9, ale rzadko mi się uda trafić na 9. Ale mówi, na ryby to z pełnym entuzjazmem. O 3 nad ranem. Moi kochani, jeśli masz do czegoś przekonanie i masz entuzjazm, robisz to 2 razy lepiej. Robisz to z pełnym zaangażowaniem. A entuzjazm rodzi pasję, a pasja przemienia nas, tak jak przemieniła Helenę Keller. Moi drodzy, ja myślę, że warto również powiedzieć coś o determinacji, o tej siły woli. Tu zaapeluję do was, którzy czasami macie wątpliwości. Wątpliwości, bo determinacja to nie są jakieś uczucia, emocje. To jest świadomość tego, że mam coś ważnego do zrobienia. Słyszałem taką historię przed laty, jak pewne plemię indiańskie miało zdobyć jakąś ważną wyspę. Na tej wyspie znajdowały się uprawy. I kwestią być albo nie być, kwestią ich prosperity było to, czy zdobędą tę wyspę, czy nie zdobędą. W szranki stanęły 2 zespoły, 2 plemiona. Uznano, że sprawiedliwym sposobem, by dotrzeć do wyspy, będzie to, czy przejąć tę wyspę, będzie to, kiedy jedna grupa i druga grupa zmierzą się w pewnym wyścigu. Otóż jedni płynęli łodzią i drudzy płynęli łodzią. I sukces polegał na tym, że ten, kto pierwszy dotknie swoją dłonią tej wyspy, do plemienia tej osoby przechodzi, czy dla tego plemienia cała ta wyspa. Rzecz jasna, że przywódcy zdawali sobie sprawę, że to jest kwestia wszystkiego, przetrwania ich dzieci, ich rodzin, ich żon. Rozpoczął się taki morderczy wyścig. Płynęli obok siebie, wiosłując, przemierzali do przodu coraz szybciej i w pewnym momencie jeden z przywódców, widząc, że za chwilę straci możliwość zdobycia tej wyspy, dotknięcia tej wyspy, pomyślał o tych dzieciach, o swoich żonach, o całym tym plemieniu. Wziął maczetę, odciął na tej łodzi swoją dłoń. Prawą ręką wziął tę dłoń i rzucił tę wyspę. I powiedział, wyspa jest nasza. Wyspa jest nasza. Kochani, to jest determinacja. To jest zaangażowanie. Wręcz nie do uwierzenia. Moi drodzy, chciałbym was mocno zachęcić do tego, abyśmy pomyśleli o tym, jak przygotować się do tej misji. Pomyśleć o osobach, które znamy, które szukają w tym świecie radości. Miałem okazję kilka tygodni temu spotkać parę wybitnych osób w naszym kraju ze świata artystycznego. Nie będę nazwisk wymieniał z uwagi na publiczną transmisję. Osoby z pierwszych stron programów internetowych, muzycznych, i tak dalej, wybitni muzycy i śpiewacy. I kiedy przekazywałem im książkę roku, niektórzy z nich powiedzieli do mnie, bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. My naprawdę szukamy duchowych wartości. My szukamy duchowych wartości. Kiedy masz poczucie misji, kiedy masz poczucie przekonania o tym, że możesz zrobić coś dla pana wspaniałego, to wiek nie ma znaczenia. Moi drodzy, Sofokles, kiedy pisał Edypa, to tu chcę zawstydzić starszych. Kiedy pisał Edypa, miał 80 lat. Tak? 80 lat. Apel do wszystkich młodszych. Goethe, kiedy ukończył Fausta, miał 82 lata. A Verdi, 85, kiedy skomponował Tedeum. Mojżesz miał 80 lat, kiedy, jak pamiętamy, wkraczał do ziemi obiecanej. A kiedy Jozue i Kaleb wreszcie osiągnęli finał i wreszcie mieli wejść do ziemi obiecanej, to wtedy Jozue powiedział i Kaleb tak. 40 lat miałem, gdy Mojżesz, sługa Pana, wysłał mnie z Kadesz Barne, abym zbadał kraj. Obecnie mam 85 lat, lecz jeszcze dziś jestem tak silny, jak w owym dniu, gdy mnie Mojżesz wysłał. Jak dawniej, tak i dzisiaj mam tę samą siłę, aby walczyć i aby wyruszyć naprzód i wrócić albo udać się do przodu. Jaka jest twoja misja, bracie i siostro? Co chciałbyś po sobie zostawić? Czy tylko darmowy nekrolog w głosie Adwentu?
Liczę na potencjał młodych ludzi. Liczę na was, kochani. Wierzę, że możemy zrobić wiele dobrego. Jaka jest twoja pasja? Powiem wam, że warto poświęcić się pasji, która przekracza twoje życie. Warto dokonywać wyborów z perspektywy wieczności. Najlepszych. Ja tej pasji poświęciłem się 30 lat temu i nie żałuję. I chcę ją nadal kontynuować z wami, razem z wami płynąć do przodu. Dlatego poświęć się pasji, którą Bóg włożył w twoje serce. To nie musi być jedynie misja poprzez literaturę. To może być twoja praca, w której ty będziesz kanałem informacji dla swoich bliskich i znajomych. Dostarczycielem Słowa Bożego. Ale największą pasją, do której was pragnę zachęcić już na koniec, jest Jezus Chrystus. Tylko On. On jest najlepszym obiektem wiary, w którym możemy inwestować swój czas, swoje życie, swoje zaangażowanie. Bo tylko On jest w stanie nawiązać nowe relacje miłości z nami, a przez nas z innymi ludźmi. Uporządkować cały ten bałagan, jeśli taki powstał, i spowodować, że będziemy mogli w Jego mocy powiedzieć o wartościach, które nasze życie uczyniły piękniejszym innym ludziom. Moi drodzy, chciałbym, byśmy dzisiaj powiedzieli coś takiego. Panie Jezu, ponieważ Ty mnie miłujesz, pragnę uczynić wszystko wobec tych, których Ty miłujesz także. Jako adwentyści oczekujemy z tęsknotą na powtórne przyjście Chrystusa. Bo wiemy, że tylko to jest w stanie rozwiązać wszelkie trudności i problemy na ziemi. I wiemy, że to jest największa radość, jakiej doświadczy każdy zbawiony człowiek. Kiedy wreszcie Go spotkamy, twarzą w twarz. Kiedy kamień spadnie z serca. Kiedy przyszłość naszych rodzin zostanie zabezpieczona na zawsze. Kiedy usłyszymy słowa: witaj w domu. Witaj w domu, moje dziecko. Marzę o tym. Marzę o tym i chcę powiedzieć o tym także innym ludziom poprzez podarowanie im książki roku i płyty roku poza wyobraźnią. Zapraszam was do tego wspólnego, wspaniałego projektu. Zapraszam was, tak jak Helena Keller, do przyjęcia zasady, że nie ma nic gorszego niż to, kiedy widzisz, a nie masz wizji. Nigdy nie jest za wcześnie, nigdy nie jest za późno, by rozpocząć tą wędrówkę z Bogiem. I niech Pan sprawi, że ta nowa wizja wobec tego zboru, wobec waszej rodziny, wobec waszego życia, twojego życia, będzie tą wizją, która was uskrzydli i spowoduje, że ruszymy do przodu. Bo nie ma nic gorszego niż widzieć, ale nie mieć wizji. Niech Bóg błogosławi ten projekt, nasze plany, nasze życie, nasze wyzwania, naszą pracę i naszą służbę. Amen.